No, co ja mogę powiedzieć? Trzecia kwarta meczu i Ostrów Wielkopolski odjechał Rudzie, i to dosyć sporo. Na tablicy wyników 43 do 11 prowadzą zawodnicy w białych strojach. Przewaga sięgnęła już 32 punktów. Nie tak to miało wyglądać. Ruda tutaj się szykowała na pokazanie się z dobrej strony, na wyrównane mecze. Ale poczekajmy, to jest pierwsze spotkanie. Jeszcze się Ruda nie rozegrała. Jeszcze tutaj może różnie być. Ładne podanie Pustelnika i wykorzystuje to gracz Pogoni. Są punkty, to się podoba. Oczywiście koszykarze Śląska Wrocław kibicują w Rudzie Śląskim, prawda? Ruda Śląska! Podanie do wysokiego zawodnika nieskutecznie. No teraz dobry okres gry Ruskiej Pogoni. Kłaczek. Dwa rzuty Tomka Ekszymińskiego. Drugi skuteczny. 43-14. No. Jeszcze, ale mamy trochę gry, jeszcze mamy całą czwartą kwartę, 3 minuty tej trzeciej. Może jak się wezmą w garść. Pogoniści, sama nazwa, Pogoń, czyli cały czas gonią tego wyniku, to już było od lat, jak ja pamiętam. Nie mieliśmy nigdy wysokich, zawsze goniliśmy i wygrywaliśmy, no. Może teraz się też uda. Ale Ruda Śląska się cieszy, że może grać w takim doborowym towarzystwie jak Śląsk Wrocław, UKK Wrocław, Ostrów. To jest naprawdę Tref Sopot, to jest czołówka krajowa. No i bardzo silny zespół jeszcze ze Śląska tu przyjedzie. Pawłowice, Wojan. To najmocniejsza drużyna na Śląsku w tym roczniku i kolejne punkty dla Ostrowa Wielkopolskiego. A do zakończenia pozostały 3 minuty, do zakończenia oczywiście trzeciej kwarty. Zawodnicy Śląska Wrocław, jak wam się grało w pierwszym meczu ze zespołem, waszym odwiecznym rywalem? Ciężko było, ale jeszcze były momenty takie wyrównane, nie? Tak? Za rok, za dwa, może za dwa, trzy. Czego wam zabrakło w meczu z WKK? Dobrych podań. Dobrych podań i celnych rzutów. Celne rzuty to zawsze się coś trafi, przede wszystkim twardej obrony. A jak długo trenujecie już koszykówkę? Ja ćwiczę już 4, a oni to nie wiem, on chyba te 3. Lata. Nie, 5 to już trzeba. Nawet słyszałem, że macie własną stronę koszykarską. Trener jest świetny. A jakie zaliczyliście już turnieje? W Poznaniu. I pierwsze miejsce w Poznaniu, nie drugie. Pierwsze. Wygraliście z Ostrowiem jednym punktem, takim punkcem. No pamiętasz? Nie, pamiętasz tą ostatnią akcję, która zadecydowała o waszym zwycięstwie? Pewnie. Jak to wyglądało? No była kontra, poszła i ktoś trafił, chyba Krzyśla. Obrona była. A radość była przeogromna. Tak. Łzy z szczęścia. Jak tylko była syrena, to mi nerwy zadrżały, jak tym ta piłka leciała w górę. A potem po Ostrowie jeszcze się zaliczyli jakiś turniej? Obóz przepracowaliście gdzie? W Sławie. Ciężki był obóz. Litry potu wylane. Ale nikt nie płakał za mamą, za tatą, że jest źle. Nie, może on. On płakał na obozie. To taka rozmowa za mikrofonem WKS Śląsk. Zostawiam widzów YouTube'a. Ja też. Ja też.